będziemy wołać chodźmy. Ja nie mogę tak wcześnie wstawać. To może zaszkodzić mojej urodzie. Słyszałem o pewnym Pawlu, który stracił pióra od wczesnego wstawania. Ojej, chyba mi się jedno brzuchowało. Pani Indyczko, proszę sprawdzić. Tam uznałam drogi schowaną z podwórka. Piękny papiecie. A cóż to się stało? Proszę nie dotykać, jeszcze mi pan pióra podała. Też nie lega z podwórka. Co ja mam z tym babami? Pan Sosiek na święto macie? Oto dosta, wam trzeba ostro. Dziękuję, a szarpać to szybko do mamy. No moje drogie, co miało się powiedzieć? Tylko szybko. W lesie postawły warunki. Gęba do gęby, nie, nie gęsi. Nie gęsi, łabędzie. A cóż to takiego? To taki królewski ptak. Zgadzam się, to bzdura, nie ma takich ptaków. Ja dużo mówiłam i nie wiedziałem. A nie wiem, czy dawno temu babcia opowiadała o łabędziach. Marzę o tym, żeby zobaczyć choć jednego życia. Czegoś takiego na świecie nie ma. Właśnie. Kukuryku, dość tego gadania. Żono, kurku, czas znosić jajko. Co? Znosić jajko. Indyki na facet, bez dyskusji. Pawiu, do ogrodu. Gęsi, szczypać trawę. Co robić? Szczypać trawę. A my? Siok, próbujcie to. Dość narobiłyście pomagamy. No, nareszcie będę miała chwilę spokoju. Niestety, nie będę spokoju. Panie kochucie, kochany, co tu się dzieje? Obudziliście mi rodzinę. Pa. Pan wie, że my musimy teraz dużo odpoczywać. Ja też chciałam już się odpowiedzieć, ten chaos nie wykańcza! Och, dlaczego zostawiłeś dzieci? Jeszcze się przeziębią. One takie delikatne. Już samo, pani mogła, panka. I do niego się napierą. No i zobacz, co narobiłeś. Wszystkie się przydurlały. Jeszcze się stupią. Pa. Dzieci, chodźcie do mamusi. Mamusia odgrzeje, przytuli, ulula. Jajka dwa, szarobule. Taki program uśpiewasz. A. Jajka sześć, szarobule oby jedno. Ty już lepiej nie śpiewaj, tylko policzy, że mnie nie brakuje. Jeden, dwa, trzy. No nie, jeszcze raz. Jeden, dwa, trzy. Przestraszyć. A kogo się tu mają przestraszyć? No chyba, że pani Indyczku, mnie? Który?
ten panie. Dzieci przestraszą się hałasu. Nie pani, a teraz proszę o ciszę. Tatusia, ukłoń się, kochanie. Dzień dobry. Śliczna. Fatusia, trochę wstydliwa. Dzień dobry. A to ta Stasia, cały tatuś. A co to tatuś? Kasienka, och, jak pięknie chodzi. Witam wszystkich, witam. No, a Piotr? Spokojnie, śliczna jest trochę inna. A mi razie w tobie? Nie, to nie to, jest trochę inne, bo... Ja tak właśnie mówiłam, prawda? Wszyscy mówiła, że to ja jest inne. Wszyscy wiedzieliśmy, że jest inne. Ciekawe, co mi z tego? Jak to co? Nasz synek, Paszek. Oj, to dobry my syn, to bardzo dobrze. O, już się wyjdzie. To nasz synek, Paszek. Ukłoń się, a teraz powiedz kwa, kwa. Kre? Nie kre, tylko kwa. Kre? To mi się zupełnie podoba. Niech pan na niego popatrzy. Jaki przydal? Nie, dlaczego? Mnie się podoba. Nie znam tego dziecka. A wy, pani Kaczko? Pani Kaczko, serdecznie gratuluję szczęśliwego wyklucia, a wszyscy do roboty, do roboty! No, my też do roboty. Trzeba rozgłosić to winę. Kochane dzieci, to są uszyny. Są smaczne i smolne. Trzeba je schować działkami. Tatuś wam pokaże, jak się to robi. Pycha, nie mów dziobku. Mamusiu, zobacz jak dużo zjadła. A dlaczego to ma końce? Mamusiu, nie mogę dosięgnąć. Zaraz ci pomogę. A ty, kwaczku, dlaczego nie jesz? Bo się boję. Czego się boisz, mój dosku? Bo one są takie duże. A my mamy dwie nóżki, nie takie jak kaczuszki.